Więc witam w kolejnym filmie, tym razem Opel Corsa D i problem z nawiewem w tym samochodzie się pojawił, a mianowicie po przekręceniu kluczyka oczywiście próbuję włączyć nadmuch, no i tak, na jedynce dmucha was stoi, na dwójce nadmuch również nie działa, trójka to samo, no i czwórka, jak możecie usłyszeć, dmuchawa ruszyła. Za tak objawiającą się usterkę odpowiada rezystor dmuchawy. Także ja już zamówiłem sobie nowy rezystor, za chwilę go wymienię, pokażę wam jak. Sam rezystor znajduje się, a właściwie zamontowany jest w obudowie dmuchawy, a ta znowu znajduje się za schowkiem po stronie pasażera. Także demontujemy schowek i wymieniamy rezystor. A więc musimy zdemontować schowek. W tym celu odkręcamy dwie śruby od dołu i dwie w górnej części schowka. Teraz dwie śruby u góry. A więc schowek mamy już zdemontowany. Teraz wystarczy znaleźć nasz rezystor. Jest on tutaj, w tym miejscu przychodzi wtyczka do niego. Jak możecie zauważyć, przewody są uszkodzone, nadpalona jest izolacja, styki zaś nie działają. Jest to również częsta usterka w tych samochodach. Dlatego gdy kupujecie rezystor, to warto kupić taki rezystor razem z kawałkiem, z wtyczką, z kawałkiem przewodów, są sprzedawane takie komplety. Także ja właśnie mój rezystor kupiłem wraz z taką wtyczką. Wtyczka, jak możecie zauważyć, jest z kawałkiem przewodów. Wystarczy teraz wyciąć starą wtyczkę, dolutować się z nowymi przewodami i to rozwiąże problem uszkodzonej instalacji. Natomiast skupmy się na wymianie samego rezystora. A więc rezystor przykręcony jest do obudowy za pomocą jednego wkręta, tak jak możecie zobaczyć tutaj na nowym. Teraz widać. Odkręcamy wkręt, wyciągamy rezystor. Także nasadka E8. I wykręcamy sobie wkręta. Żeby wyjąć rezystor, musicie tutaj sobie odgiąć dwie zapadki, jedna u góry, druga u dołu. Następnie wysuwamy go do góry. Podam nowy rezystor na swoje miejsce. Rezystor jest już na swoim miejscu, czas zabrać się za naprawę wiązki, czyli odcinamy starą wtyczkę i lutujemy do przewodów nową. W nowej wtyczce, jak możecie zauważyć, jest 5 przewodów, starej 4, więc ten jeden po prostu pominiemy, nie będziemy go nigdzie podłączać. Nakładam koszulki termokurczliwe. Także wtyczka wymieniona,
kabelki poluzowane, termokurcze zaciśnięte. Jeszcze tylko to zaizoluję i będę mógł podłączyć wtyczkę do rezystora. Wtyczka siedzi na swoim miejscu. Sprawdźmy, czy to działa. Słuchajcie, na pierwszym biegu dmuchawa pracuje. Dwójeczka, trójeczka i czwórka. Także można montować schowek na swoje miejsce i kończyć robotę. Także samochód poskładany. Wentylator działa już na wszystkich czterech biegach. No jak mogliście zauważyć, wymiana rezystora do najtrudniejszych nie należy. Warto taki rezystor kupić sobie od razu właśnie z wtyczką, związką i tą wtyczkę w razie potrzeby wymienić. Jeżeli ona już jest troszkę nadpalona, no to wymieniajcie, ponieważ lepiej nie będzie. Ona będzie coraz bardziej się grzała, coraz szybciej będzie się przepalać. Także w tym filmie to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!